dusza życie na prowincji. Kto, wydaje mi się, że to jest ważny cytat, kto traci kontakt z duchowym życiem epoki, przestaje być aktualnym w swojej twórczości, nie wchodzi w rachubę jako artysta. Taki są w podaniu do kuratorium. Oczywiście z tych planów warszawsko-lwowskich nic nie wyszło i Schulz swoje życie spędził w Drohobyczu. Z pewnością także dlatego, że Schulz jako człowiek nie umiał wybrać. Nie umiał się zdecydować. Nie potrafił się zdecydować, którą z wersji swojego życia chciałby naprawdę urzeczywistnić. Bo z jednej strony, jak czytamy w jego listach, skargi, prośby, starania, z jednej strony nienawidził życia na prowincji, dusił się na nie, nie mógł oddychać. Ale z drugiej strony niesłychanie przerażała go wizja odcięcia się od korzeni, w których wyrastał. Gdyby to zrobił, gdyby wyjechał, moim zdaniem na pewno uciekałby z Warszawy, Lwowa czy jakiegokolwiek innego miejsca na świecie do, jak to pisał w Republice Marzeń, krainy, która zainstalowała się na samym brzegu wieczności. Czas, w którym żył, przerażał go, ale jednocześnie chciał do niego uciekać, ale chciał także uciekać od niego. Do takiej krainy, w której, jak mówił Adam Michnik, nie byłaby podobna do żadnej innej realnie istniejącej krainy na świecie. Taka, jak sądzę, sytuacja rysuje się przed nami, którzy chcemy dyskutować stosunek Bruna Schulza do świata i stosunek świata do Bruna Schulza. Chciałbym teraz zapytać każdego z naszych gości o tym, co wysłuchaliśmy, a później otworzyć dyskusję na ten temat. Jak naprawdę możemy rozumieć tę relację między tym, co najbardziej indywidualne, jednostkowe, niepowtarzalne? To był temat tego, o czym mówił Adam Michnik. Jak każdy z panów rozumiałby to, co najbardziej jego własne i jak to jego własne, najbardziej indywidualne może zostać przełożone i zrozumiane w świecie? Czy w ogóle może zostać zrozumiane? Czy tak naprawdę od pisarza możemy domagać się tego, by jego indywidualny język, jego własna wizja świata została, czy mogła być zrozumiana przez kogokolwiek innego poza nim samym? Tak. To jest bardzo ciężko. Myślę sobie, że ta kwestia pisarza i kwestia społeczeństwa i to ona ma dużo wariantów stosunków. I to znaczy, że każdy pisarz, czy nie każdy, ale każdy typaż, czy jakieś, są różne pisarze w tym sensie. I istnieje dużo wariantów tych. No, teraz już po ukraińsku, dobra? Istnieje bardzo wariantów tych stosunków pismennika z suspільством i z suspільною думкою, z suspільним значенням. I багато z, кожен з них є можливий. І є дуже неподібні ці шляхи. Є письменники, які хочуть бути зрозумілими, які хочуть бути значними, які хочуть диктувати, впливати, і їм це вдається. Є письменники, які того самого хочуть, але їм це не вдається. Є письменники, які цього не хочуть, але їм вдається впливати. Є письменники, які не хочуть впливати, і їм не вдається впливати. І так є дуже багато різних варіантів. І сказати, що література якось формує актуальні щоденність, не можна. Але разом з тим ми не знаємо, можливо, якраз тому, що література є, що все так якось тримається купи. Тобто місце автора все ж таки є дуже велике. І я говорю про те, що оце різноманіття авторів, воно є одним також ну, з найбільших чинників таких, що це більше нічого не можу. Ja podobnie myślę,
Myślę, że tak. Najpierw od pisarza nie trzeba niczego się domagać, poza tym, żeby nie kłamał i żeby nie uprawiał grafomanii. W polskiej tradycji literackiej było oczywiście permanentne domaganie się od pisarzy, bo pisarz miał być substytutem tego, czego Polska nie miała. Myśmy nie mieli przez cały XIX wiek parlamentu, rządu, wojska swojego, natomiast mieliśmy literaturę. Literatura miała wypełniać te wszystkie funkcje. I otóż to się oczywiście przeniosło w dwudziestolecie. I mimo, że Lechoń deklarował u progu dwudziestolecia, że on chce wiosną zobaczyć wiosnę, a nie Polskę, to jednak w kółko oglądał Polskę. Otóż na tym tle Bruno Schulz był absolutnym rewolucjonistą. Nawet nie dlatego, żeby z rozmaitych świadectw rozsianych nie da się powiedzieć, że to był człowiek, którego świat nie interesował. Natomiast jako pisarz on tworzył własny świat, bo w tym świecie, jak powiedział Michał, w tej chwili dla niego po prostu nie było miejsca. I jest coś dla mnie, coś tragicznie symbolicznego w tym, że dwóch pisarzy zostało jakby skazanych na wydalenie z tego świata. Drugi był Bruno Schulz, ofiara Holokaustu. Jakby dla mnie śmierć Bruna Schulza jest epilogiem tego książki. No a pierwszy to myślę o Witkacy, dla którego 17 września to był koniec już nie tylko świata. To był koniec wiary w to, że w tym złym świecie artysta może mieć jakiś swój azyl. I w momencie, kiedy Czerwona Armia uderzyła na Polskę walczącą z Hitlerem, Witkacy, który był na wschodzie, odebrał sobie życie. On sobie sam odebrał życie. Bruno Schulz został zamordowany. Ale w jakimś sensie da się powiedzieć chyba, że obaj byli ofiarami, nie tylko oni dwaj, tego, co Jerzy Stępowski nazywał historia spuszczona z łańcucha. Więc ja myślę tak, że Bruno Schulz w późniejszym okresie był skazany właściwie na nieistnienie. Dlatego, że opinia czytelnicza chciała świadectwa wojny. Więc ten okres tuż powojenny to jest okres literatury traktującej o wojnie. Później był socrealizm. Na tym tle te manekiny Schulza czy też jego ta ulica krokodyli, jego obsesje historyczne, seksualne, to było w ogóle jakby z innej bajki, z innej rzeczywistości.
I muszę powiedzieć, że dla mnie jest coś głęboko radosnego w tym, że Schulz wrócił. Schulz wrócił i jest jakby partnerem dzisiaj w naszych rozmowach, tak jak Witkacy wrócił. Tak jak wrócił bardzo trudny, elitarny bardzo Aleksander Ward. Co chcę powiedzieć? Że ci wszyscy pisarze tego czasu, którzy nie mieszcząc się w rzeczywistości, w której im przyszło żyć, budowali swoje własne światy, że wszyscy oni okazali się po śmierci zwycięzcami, dlatego że dochowali wierności najważniejszej, wierności swojemu powołaniu. I w tej materii Brudoszów był bezkompromisowy. On nie napisał ani jednego utworu, żeby być w zgodzie z modą, która wtedy obowiązywała, w zgodzie z doktryną, która obowiązywała w państwie. On pisał tylko to, co dyktowało mojego pisarskie sumienie. I mnie się zdaje, że to jest tak ważne przesłanie dla naszego czasu, gdzie jest właśnie wyścig szczurów, to permanentne gonienie za modą albo za łaską pańską. Schulz był nonkonformistą wspaniałym, znakomitym. I ja nie powiedziałbym, że Schulz się wpisywał w jakąś tradycję, chociaż oczywiście znajdują jego powiązania z filozofią żydowską i tak dalej. Moim zdaniem Schulz poprzez swoją wizję, świat ironiczno-groteskowy, Schulz jakby jest twórcą nowej tradycji, której się nie da usunąć z żadnej historii i literatury tego okręgu, bo przy tym się upiera. Schulz jest rezultatem pewnego załamania się, kryzysu wartości tradycyjnych świata Galicji, czyli monarchii austro-węgierskiej. I w tym sensie on jest ponadnarodowy. To jest pisarz pewnej sytuacji. Zadać Ci pytanie w związku z tym, które bardzo mnie frapuje po tym, co dzisiaj powiedziałeś. Chciałbym też nawiązać do naszej prywatnej wczorajszej rozmowy na temat Twojej książki z dziejów honoru w Polsce, która już ma 25 lat, którą pisałeś w więzieniu, w której szkicowałeś całkowicie inną tradycję niż tę, o której dzisiaj powiedziałeś. I to mnie bardzo ciekawi. Oczywiście czasy były inne. Czasy były takie, że ten nonkonformizm był już innej natury, o którym pisałeś w swojej książce. Ale powiedziałeś dzisiaj Witkacy, Schulz, Ward, że ich nonkonformizm był zupełnie innego rodzaju, że oni nie wpisywali się w żadną obowiązującą doktrynę, czy była to doktryna estetyczna, czy polityczna. Więc mnie interesuje to, jak dzisiaj widziałbyś taką inną książkę na temat innej tradycji, której właśnie Schulz byłby, o którym nie pisałeś z dziejów honoru w Polsce, Witkacy, o którym nie pisałeś i Ward, o którym nie pisałeś. Bo to jest bardzo interesująca inna tradycja.
Ona rzeczywiście jest inna, no ja mogę powiedzieć, że nie pisałem też o Białoszewskim, no, nie pisałem o różnych pisarzach. Oczywiście to jest pytanie mocne. Także dlatego, że ono mnie zmusza do krytycznego spojrzenia na to, jak myślałem wtedy. No ale tutaj trzeba zacząć od takich rzeczy elementarnych. Ja pisałem, to była jakby odpowiedź na zniewolony umysł. Miłosz opisał cztery sylwetki pisarzy, którzy ulegli no, temu ukąszeniu heglowskiemu. Ja napisałem książkę o czterech sylwetkach pisarzy, którzy nie ulegli ukąszeniu heglowskiemu, ale którzy się zmagali z tą pokusą być bolszewikiem, budować nowy świat, nową rzeczywistość, sprawiedliwą. Teraz jeśli chodzi o Schulza, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że znaczy przede wszystkim do Schulza, ja pisałem o pisarzach powojennych, więc tutaj, ale ja rozumiem.